Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, ja jestem właśnie po hiszpańskim, także już jestem w gazie, już jestem na dobrych torach, jeśli chodzi o ten dzień. Jedziemy do Łodzi, po pierwsze chcemy odwiedzić Maryśkę, bo wiecie, my się tak wymieniamy. Po pierwsze, ona była jakiś czas temu, więc myślę, że taka nieoficjalna nasza kolej, żeby ją odwiedzić, także ja, Michael, Adrian i Juri jedziemy odwiedzić Maryśkę. Po drugie, co jest bardzo ważne, ponieważ na ten moment w domu ja i Angelika razem z tym nowym aparatem mamy ich cztery. I z tych czterech aparatów trzy aparaty mają większą lub mniejszą usterkę. A w Łodzi jest serwis Panasonica, także firmy, do której należą trzy nasze aparaty. Więc pojadę je naprawić, ponieważ niedługo wyjeżdżamy, chcę mieć wszystkie sprawne. I tam jest tylko ten autoryzowany serwis, który już nie raz ratował mi życie. Więc mam nadzieję, że teraz też mi pomoże. Oni od razu, wiecie, od ręki to załatwiają, więc to jest dobre. Żeby nie było nudno, to ta podróż do Łodzi, ten wyjazd lub ten po prostu cały dzień będzie pod waszym wpływem. Czyli wy decydujecie, co się wydarzy, gdzie pojedziemy, co zrobimy. Ja mam kilka pomysłów, ale myślę, że reszta pomysłów urodzi się też w trakcie. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Vlog! I pierwszym moim pytaniem na ankietę na Instagramie będzie pytanie, kto na podróż, niekoniecznie już tam w Łodzi, bo nie róbmy sobie jaj, ale kto na podróż, czyli na całą jazdę samochodem ubierze nasz klasyczny, nasz kultowy, ulubiony garnitur. Macie cztery opcje do wyboru na Instagramie. Mogę to być ja, może to być Juri, może to być Michael i Adrian. Ja myślę, już jestem więcej niż pewny, że ja nie będę musiał tego założyć, bo już mnie widzieliście. Prawdopodobnie myślę, że może to być albo Michael, albo Juri. Juriego sobie w ogóle nie wyobrażam, nie wiem, czy on w to wejdzie, ale jeśli tak, wy decydujecie, kto na podróż ma ubrać ten garnitur. Czy oglądałeś Instagram? Nie. Nie oglądałeś Instagrama mojego? Nie. Było głosowanie. No wiem. I co, ja wygrałem? Tylko od razu powiedziałem dla widzów, to nie jest, że po Łodzi poruszanie się, no bo to bez sensu, tylko w samochodzie, tylko na podróż. Ale czy ja tego nie założę? No, no, spróbujmy, bądźmy. Proszę bardzo. Żeby nie było. Szliśmy w łeb, w łeb. A ja na ciebie zagłosowałem. Na kogo? Na Michaela. Dobra, jesteś gotowy? No bo jestem. No, żeby nie było, że jadę jako singiel, to w samochodzie mam wózek, żeby nie było, że się wypieram ojcostwa. Proszę bardzo. Luj. Masz przygotowane, znajdź tam. Na pewno musisz bluzę zdjąć, nie? No to ja proponuję usiąść sobie w samochodzie tu. Szybki aparacik, ktoś chce kupić. Czekajcie, jeszcze jeden. To nie sprzedam! A jak nagrywam jakieś instastory, no, to mrużę oczy. Dawaj jeszcze raz, no. Wszyscy się śmieją z tego. Będę na to patrzył. No jest, i elegancko. To w o ile w marynarkę nie do końca wierzę, że dasz radę, to spodnie na pewno. Na pewno, bo one są szerokie. Na stówę nie. Na mnie jest wszystko za małe. Nie, co ty, to jest... Ty, zobacz. No i patrz! No wiesz co, zlituj się. Dobra, no go... Ale tam dobrze wygląda. Dobra. Zielonej mi do twarzy. I spodzień teraz. Serio? No a jak? No siadaj proszę. Ja już tego nie będę nagrywał, zdejmij sobie spodnie. Albo jak chcesz. No jak to? Nie, przecież już widzę. To gdzieś, zobacz. Kurwa, serenka, patrz. No, nie, dobra, będzie mu zimno, nie. No. Debil. Widzicie, to była prawdziwa rywalizacja. Aż do grobu to będzie rywalizacja. Jeśli ktoś powie, że szkoda tego garnituru, no to nie oszukujmy się. Ten garnitur był jako... Ten garnitur był jako rekwizyt do vlogów. Użyłem go dużo razy, więc mi go nie szkoda. Znaczy no, nie chciałem tego robić szczerze, ale no już jak Juri tak chciał, widać było, że mu niewygodnie, teraz mu dużo bardziej wygodnie. I panowie! Poczekajmy na Jurę. Pasy i lecimy. Poczekajmy na Jurego. Dawaj Jura! W ogóle gość obok jakoś rozładowywał busa. Juri zaczął się klepać z Adrianem w śniegu. Juri był w samych majtkach. Co za patologia. To nie jest reżyserowane, naprawdę. Tak było. Widzowie zdecydują. Czy jadę? Kto prowadzi samochód. Także głosujemy, znaczy wy głosujecie, macie na to 10 minut. Kto prowadzi samochód do Łodzi? Czy to będę ja, czy Juri, czy Adrian, czy Michael? Najśmieszniej będzie jak Michael. Michael ma najmniej wspólnego z samochodem. Z obsługą Mercedesa. Ale to nic. Tego, że kiedyś był kierówką. 3, 4. Dobra. Ciekawe, czy widzowie wiedzą, że ty jesteś taki kierowca. Kto ma prowadzić samochód? Taka auto. Samochód do
Łodzi. Za minutę wyniki głosowania, jak myślicie? Jak obstawiacie? Michael, myślicie? Nie denerwuj mnie nawet. Michael? 2133 głosy na Michał Michael Solski. Widzisz? I to znaczy, że pierwsze miejsce ma? Tak. To jest twój ostatni wylot. Pierwsze miejsce Michael, drugie miejsce ja, trzecie Jura, czwarty Miszka. Nie chcą ciebie ani w garniturze, ani prowadzącego. Także jedziemy sobie do Maka, przesiądziemy się i ahoj, podróżo. Będę z tobą z przodu, nie martw się. Dobrze. Kurde, ja z tyłu mam siadać? No kurde. A no dobra, to ja mogę z tyłu. Dobra, bo ja jestem, wiesz, na mnie się garnitury nie rwą. Nie, ja wolę, żebyście siadał z przodu jednak, tak. Nie, no nie, no Michael. Tak, no to Adrian pójdzie tutaj na moje miejsce i nie potrzebuje dużo miejsca z przodu. No dobra. No. A ty pójdziesz na miejsce Adriana. Podsunie się pod samą kierownicę. No, także widzowie, to jest ostatni vlog Luki, Adriana i Juriego. Elo. Elo. Jest Maria. Tak? No nie ma Marysia, czegoś takiego. Maria, Maria, nie, Maryla. Tak, Maryla. Czekaj, weź zamknij okno na chwilę. I kolejny wybór przed wami. Wiemy, że za chwilę zatrzymujemy się w McDonaldzie, zaczyna prowadzić Michael, to wiemy. Wiemy, że Juri jest w garniturze, to wiemy. Jedziemy do Marysi, to wiemy, ale nie zamawiamy tego w McDrive'ie. I teraz pytanie, kto wejdzie do Maka i za wszystkich zapłaci? Dobra, to jest kolejne pytanie. Kto doleje płynu do spryskiwaczy? Nie, to akurat nikt. To jest Michael! Zgodzimy się... Kierowca! Kierowca, tak! Kierowca, ale słuchajcie, chodzi i teraz tak, nie zasugeruję wam o tym na Instagramie, ale bardzo bym chciał, żeby Juri w tej marynarce, rozerwanej zielonej marynarce, poszedł zamówić nam McDonalda do lokalu. Także tak, bardzo na to liczę, bardzo liczę na was, ale to jeszcze zobaczymy głosowanie, kto wchodzi do Maka i płaci za wszystko. Ja wiem, kto, na kogo wypadnie. Na ciebie. Na ciebie. Na mnie? Bo wszyscy zaraz powiedzą, że Luka ma najwięcej hajsu, to ja tam widzę. A ja myślę, że na ciebie, bo jednak wiedzą, że ta marynareczka może zagrać. Okej, okay, no dobra, dobra. Może no, fajnie zagrać. Może zniżkę dostanie żadnego. Przesiadanie się, Michael zaczęła być kierowcą. Płyn do spryskiwaczy. Płyn do spryskiwaczy, jest. Czekajcie, czekajcie. Chcecie go lać, nie? Tu, ja bym to wlał. Na furach się zna, Michael. No. Na furach się zna. Bardzo dobrze. Wszystko? I teraz, tak, nie rozlewaj. I teraz, błony. I teraz wsiadasz za kółko i doprowadź nas bezpiecznie. Zrobisz to dla nas? Tak. Dałeś mu klucze? Ja czuję, że zaraz widzowie zagłosują, kto będzie zmieniał opony. Wtedy to będę ja. Będę szarączki umyć? Siedzę z prawej strony. Pierwszym sprawdzianem generalnym będzie przejechanie... Maskę? To, tak. Przejechanie 100 metrów do McDonalda. Jak zrobisz to, to już pojedziesz wszędzie. Proszę bardzo. A nie, czekaj. Dobra, masz. Fotelik dla dziecka. Zamykamy. Udało się. Płyn do spryskiwaczy jest. I jazda! I cyka! Dobra, jak to się odpala? Jeszcze nic nie mówię, już mówiliśmy, mówiłem. Że poszedłeś pewnie do toalety, żeby sprawdzić na szybkości, jak się jeździ samochodem. Szybki tutorial. Zimno w ręce. No to ze 3 razy jeździłeś w życiu, nie? Strzałkami do przodu, w bok, skręcę. Jedziemy. Dobra. Najpierw do McDonalda. Wiesz, gdzie jest McDonald? Nie. Zaraz pójdzie na Jerozolimskie. Za stacją. O, do przodu, 50 metrów. 200 na godzinę. Dobra. Gdzie lewej jest? Nogi nie masz, pamiętaj, to jest tak. Automat. Gdzie jest ten kluczek? Nie ma kluczyka tutaj. Naciśnij start. Masz nogę na stopie? Stopę na nodze. I teraz, no, start. No. Oh yeah! Yeah. Albo jak dupa. I jedziemy, i patrz jak ładnie. Elegancko. Mercedes na osi, to osi niech płacze. To tam muszę skręcić? Tak, no chyba tak. Tylko uważaj, tam będzie możliwość niebezpieczeństwa z prawej strony. Tu jest ten niebieski nakaz jazdy w lewo. Tak, wiem. Tu się trzeba zatrzymać. Tak, Łukaszek. Popatrzeć, czy nic nie jedzie. Zatrzymać się może niekoniecznie na nakazie w lewo, ale... Tak. I tutaj masz, pak, po... No już przejechałeś. Nie, tutaj mi się nie zmieści. Tam dwa Mercedesy. To jest dla autobusu. Dobra, jedź tam, masz. Moja sprawa, ty jesteś kierowcą, ty decydujesz. No. Tutaj ja jestem odpowiedzialnym kierowcą. Tak. I tutaj masz dwa miejsca parkingowe. Tu mam 4 miejsca. O, tu jest dużo miejsca, super. I patrz, kierunek. Tak, dobrze, dobrze. I patrz. I patrz, elegancko. Jak tam.
Szczęśliwie dojechaliśmy do McDonalda. Sprawdzimy teraz wyniki głosowania, ale myślę, że i tak czy inaczej musimy razem pójść, bo i tak musimy wybierać. Tak. Więc po prostu głosowanie powie nam, kto płaci. Kto płaci za wszystko. Dobrze. No pięknie, tak, to jest prawda. Głosowanie, już sprawdzam. Kto płaci za McDonalda? Ja. Głosowanie, kto zostaje w Warszawie, to chyba wygram wtedy. Bawcie się. Bawcie się w McDonaldzie. Dobra, to nawet coś zjem. W ogóle z tego, że ja płacę, zapomniałem, że jesteś w tej marynarce. Pokaż tył. Pięknie. Nie jest najgorzej, dzięki widzowie. Zawsze można na was liczyć. Pierwsza moja niezdrowa szama od 10 dni. Ale i tak niedużo, bo kupiłem sobie tylko burgerka i kolkę zero. Mało. U Marysi zjemy coś zdrowego. Jedziemy na lewy. Oh yeah. I jazda. Tylko tu musimy szybciej trochę. Dobrze, dobrze. Jest 100... ile? 110. Jest super. Najszybciej jak jecha w życiu. No elegancko. Byś wiedział. I no popatrzymy, a jak szło, to przyjdę, bo to nie ma problemu. No. Буде квагантина, будемо останемося на Україні, хуй і все. І dzień dobry, Łódź. Przyjechaliśmy do Łodzi, dojechaliśmy. Zobaczcie, co to jest cicho. Gdzie mam lepszą atmosferę świąteczną? Jak kocham śnieg, to jest fajnie. Zawsze wziąć go, zawsze go wziąć na wyjazd jakiś, to on musi nagrywać. I on zawsze mówi, że backstage mojego vloga. To może sobie niech nazwie Luka 2 ten kanał i wszystko, nie? No widzicie, tak to jest. Nie no, żartuję oczywiście. Przyjechaliśmy właśnie, o tutaj mam, widzicie, serwis Panasonica. Musimy oddać 3 aparaty. Okazało się, że jeszcze Juri zostawia jednego i Adrian zostawia swojego, także mamy 5 aparatów do oddania. No i aby nam zrobili jak najszybciej, abyśmy od razu go dzisiaj odebrali. Chociaż to wątpię, bo zobaczyłem, że salon jest do 17, więc zobaczymy. Oddajemy i jedziemy do Maryśki. Idziemy do... Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jeden aparat, oczywiście hiszpański jak zwykle. Jeden aparat, drugi aparat, trzeci aparat. Biorę całą torbę, żeby nie zamoczyć. Dzień dobry! Dzień dobry. Żeletydyja. Zimno. Co przywieźliście za... Zimno. Co przywieźliśmy? Śniegu, jak zawsze. Gdyby przyjechał, to brama się otworzyła. Nie jest ciepło. Chowamy się daleko? No pierwszy raz, już chłopaki byli u Maryśki, ja pierwszy raz zobaczę, jak mieszka. To też first time. A nie wy? No właśnie, ja nie byłem nigdy. Tylko widziałem na stories. Ja też widziałem to i obok. Ale ja się jaram, że jest akurat śnieg, to jest fajne. Fajnie, fajnie. Ale mi się tu podoba. Nie będę pokazywał mieszkania, bo może Marysia sobie nie życzy, ale podoba mi się. Widzicie? Tak powinniście żyć. O, placuszki. Ale jest pięknie. Tutaj się można podciągać. No jeszcze, pięć, raz. No dawaj, jeszcze trzy, no jeszcze trzy. Nie, no nie rób wstydu, chodź, jeszcze trzy, no. Czy ty nie wiesz, że my jesteśmy na diecie? Ty jesteś też na diecie? Ja też, ale... Pokaż. My liczyliśmy na coś, że... Nie, spokojnie. 39. Wysyłam do Ewy. Czy ty masz tutaj jakieś artykuły na przykład do gotowania? Mam. Bo chcę zapytać, żeby kolejny wybór ludzi było, czy... Słuchajcie, jak się ustawiłem. Czy Maryśka ma nam zamawiać szamę, czy Maryśka ma nam zrobić szamę? Godzisz się? No, taki odcinek. Tak, a co możesz nam zrobić, jak będzie na ciebie? Jedną rzecz. No, bądź ambitna, troszeczkę. No, makaron z krewetkami. No i super. No i super. A ja spróbowałem już wypiec. Ale myślę jednak, że ludzie kibice ciągną. Nie. Ludzie kibice. Dobra, także głosujemy. No. Czy Marysia nam zamawia? Nam, nie, że my zamawiamy, tylko czy Marysia nam zamawia? No jesteśmy gośćmi, tak czy nie? No o to chodzi. Czy Marysia gotuje? Jednak wolałbym, żeby gotowała. Ja wiesz, to razy. Co byś wolał? Ja bym wolał, żeby gotowała. Ja bym wolał, żeby zamówiła. Niech ma wolne. Z nami niech spędzi czas. Jeden dzień wolnego i lukaru. I złota opinia. Co byś wolał? Ja preferuję Marysię w kuchni i nam przyrządzi, a ja lubię... My lubimy, kurde, krzykują, my lubimy spędzać czas w kuchni, więc z przyjemnością pomożemy.
ma... Najlepsze ujęcie. Nie starczyło wody. Robię ujęcie, jak leję herbatę i na ostatni kubek najbliżej obiektywu nie starczyło wody. Przyszłości... Przyszłość YouTube'a jest przed tobą. Przemis. Ja będę się gotować, jak ja się wodą ogłosiłam nawet. Minęło 10 minut. Wyniki. Sprawdzaj. No drugi. No, Marysia robi. Tak? Pokaż. Ile jest procent? O, ale niedużo. 57. A jeszcze jak kliknę, Marysia robi. Makaron z pomidorkami, z pietruszką, czosnkiem jest i krewetką. O, dobra. Dobrze. Wchodzisz to? I zaraz trochę winkiem. I tak, i teraz 4 piwa, pilot. Medal dostaniesz, jak zrobisz dobrą szamę. Elo, chowamy go gdzieś. Aby dobra, schowam. Ja tylko wrzątek. Tak. No nie, na starej cytryny, tam będzie idealnie. Nie mam cytryny. Wodę z miodem? Wodę z miodem, tak. To jest mój ulubiony napar. Wodę z miodem. Wolne? Oś mi tutaj nie pasuje. Kto miał robić? Ty kalenycz nie daj się wykorzystywać. Nie wykorzystuję, tylko zalewam. Pamiętaj, że tutaj... On tylko zalewa. Odbierać. Nie, to z majeranek chyba. Pamiętaj, że głos ludu zdecydował. Maria robi las gambas. Las gambas? Tak, z majeranek chyba, nie? No, Juri? Oregano. Pani domu. Oregano. Adrian? Holenderski natural. Ostre? Nie. To daj, po jednym. Zrób to. Nie, daj mi wody. I zobaczcie, tak można przyjeżdżać w gości. Co prawda, jakoś mam takie wrażenie, że Juri bardzo dużo zrobił. Yeah, tak, bra, takie bra, minimalne bra, mam wrażenie. Nie? Nie? Nic nie dotykałem, tak. Juri, tak widzieliście. Zdróweczko. Zdrówka. Zdróweczko. Po oczy patrz. Smacznego, tak. Zdróweczko. Zdróweczko. Kogo będziesz sprzedawać? Ciebie, Marysia. Okej, okay. Na te, na organy. To jest za... Ścigania. Za boso narodzinowe. Żegnamy się! Oh, yeah. Oh, yeah. Do zobaczenia. No. Żegnajcie się! One again. Oh, fuck yeah. Time to say goodbye. Widzimy się, zobaczamy. Tak, właśnie, ty nas odwiedzasz teraz. Tak. Twoja kolej, pamiętaj. Pa, pa. Żegnamy się, znaczy chyba, nie wiem czy się żegnać na vlogu, tak mi się wydaje, że dobra, żegnam się na vlogu, bo nie wiem czy jeszcze będziemy w Warszawie coś nagrywać, jeśli będziemy, to odwołam te pożegnanie, a jeśli nie, to dziękuję bardzo, że byliście, aparaty załatwione, odwiedzenie przyjaciółki załatwione. Mega nagrywa, wiesz? Przepraszam bardzo, jak się podoba po prostu chamscy paparazzi mnie po prostu zniszczą. Jeśli nie, to widzimy się na kolejnych vlogach, niech dzieje się magia, siema, nara!